marcu 2001 roku ten mężczyzna zaprosił do domu inżyniera z Berlina. Za jego zgodą zabił go i przez kilka następnych miesięcy żywił się jego ciałem. Mięso smakuje jak wieprzowina, ale jest bardziej sycące. Ta zbrodnia wstrząsnęła opinią publiczną. Była jednym z pierwszych przypadków kanibalizmu z miłości. Ujawniła nieznany dotąd i przerażający aspekt seksualności. Nazywam się Armin Meiwes, rocznik 61. Pracuję jako informatyk w Rotenburgu. Zabiłem człowieka, poćwiartowałem go i zjadłem. Odtąd zawsze jest blisko mnie. Wywiad z kanibalem. Grudnia 2002 roku policja z Rotenburga przeprowadziła rewizję w tym stojącym na uboczu domu. O możliwym przestępstwie powiadomił student z Austrii. Mieszkający na farmie mężczyzna rzekomo zamordował człowieka, a potem go zjadł. W internecie szukał natomiast kolejnej ofiary. Przez półtorej godziny policjanci przeszukiwali dom. W stojącej w kuchni zamrażarce odkryli podwójne dno, a pod nim posortowane kawałki mięsa. Nie była to wszakże dziczyzna, lecz kawałki ludzkiego ciała. W ogródku znaleziono czaszkę, kości oraz resztki narządów wewnętrznych. Stanowiły dowód ponurej zbrodni. Nie było wątpliwości, czy popełnił ją Meiwes. Zarejestrował jej przebieg na taśmie wideo. Gdy ją oglądałem, czasem się wzdrygałem. Najgorsza była scena obcinania penisa. Każdy mężczyzna odruchowo się zasłoni. Nie da się tego powstrzymać. Gdy podciął ofierze gardło, każdy z nas wiedział, że ta osoba właśnie umarła. To było szokujące. Nagranie wideo było kluczowym dowodem w sprawie. Prokurator twierdził, że Meiwes zabił ofiarę dla własnej seksualnej przyjemności. W maju 2006 roku sąd we Frankfurcie uznał go za winnego zabójstwa i wymierzył karę dożywotniego więzienia. W celi Meiwes udzielił wyjątkowego wywiadu. Opowiedział, co się zdarzyło tamtego dnia oraz co skłoniło go do zabicia, poćwiartowania i zjedzenia człowieka. Po raz pierwszy ekipa filmowa mogła obejrzeć miejsce zbrodni. Dom, w którym Meiwes poćwiartował ofiarę i przez następne kilka miesięcy delektował się jej mięsem. Przyrządzał sobie kawałek, jakby to był stek, z ziemniakami i dobrym winem. Robił sobie uroczystą kolację. Rodzinne zdjęcia oraz dotąd niepokazywane domowe nagrania przedstawiają wyjątkowy portret najsłynniejszego niemieckiego kanibala. Hannibal Lecter mógł intrygować, ale ta historia wzbudzi w was obrzydzenie. Niezwykła opowieść o kanibalu z Rotenburga. Było tylko kwestią czasu, zanim któryś z internetowych kanibali zrealizuje swoje chore fantazje. W 2000 roku Armin Meiwes zamieścił ogłoszenie w internecie. Odpowiedział na nie Bernd Brandes, inżynier z Berlina. Mężczyźni umówili się na spotkanie. Rozmawialiśmy przez internet. Omawialiśmy, co się wydarzy. Bernd miał to wszystko obmyślone. Gdy wysiadł z pociągu, czułem nerwową ekscytację. W tym pokoju Meiwes poćwiartował Harry Brandesa. Meiwes slaughtered Mr. Brandes.
Żeby pokroić i przygotować ciało, trzeba zabić człowieka. Brandes położył członek na stole, a Maivis obciął go nożem. Krzyczał głośno, ale krótko, jakieś pół minuty. Brandes zaczął krzyczeć, ale wkrótce przestał. Krew tryskała z niego jak woda z fontanny. Gdy to zobaczył, był wyraźnie zadowolony. Brzmi strasznie, ale widziałem to na filmie. Resztę życia Maivis spędzi w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Kassel. Nie jest to wszakże placówka dla niepoczytalnych. Profesor Bayer, psychiatra, który występował w roli eksperta na procesie, uważa, że Maivis nie stanowi zagrożenia dla innych. Armin Maivis wykazuje objawy zaburzenia seksualnego, zwanego parafilią, ale jest w stanie kontrolować popęd. Prowadził podwójne życie. Z przyjaciółmi jeździł na żagle. Utrzymywał normalne kontakty z sąsiadami. W mediach ukazywano go jako potwora. Ta postać jest zupełnie obca ludziom, którzy dobrze go znali. Maivis opiekował się chorą matką aż do jej śmierci. Na pewno nie było mu łatwo, ale robił to z miłości do niej. Mieszkająca w pobliżu Nicole była bliską przyjaciółką Maivisa, który nawet opiekował się jej dziećmi. Przychodził, żeby z nimi posiedzieć. Dzieciaki dobrze się z nim bawiły. Ufałam mu całkowicie. Nawet teraz zostawiłabym z nim dzieciaki na cały dzień. W jaki sposób Maivis stał się kanibalem z Rotenburga? Dlaczego popełnił zbrodnię tak straszną, że nie można pokazać publicznie nagrania z jej przebiegu? Kim był zamordowany Brandes? Jaki człowiek zgodziłby się poświęcić życie, aby zaspokoić perwersyjne żądze kogoś innego? Pierwsze lata życia Maivisa upłynęły spokojnie. Razem z rodzicami i braćmi mieszkał w Essen. Na wakacje oraz w weekendy jeździł na farmę pod Rotenburgiem. Budowaliśmy domki na drzewach. Bawiliśmy się w Indian oraz policjantów i złodziei. Ścinaliśmy drzewa. To były piękne lata. Maivis, tak jak jego rówieśnicy, lubił zwierzęta i wakacje na wsi. Sielanka skończyła się po 8 latach. W lecie 1969 roku Maivis bawił się z dziećmi sąsiadów, gdy usłyszał silnik samochodu. Gdy mój ojciec nas porzucił, przeżyłem coś strasznego. Po prostu odjechał, a ja biegłem za autem i krzyczałem, żeby się zatrzymał. Ale on nawet nie spojrzał. Bardzo to przeżywałem. Dwaj przybrani bracia również opuścili dom. Maivis tęsknił za nimi i za ojcem. Zostałem sam z matką. Czułem się za nią odpowiedzialny. Wziąłem na siebie ciężkie brzemię. Chciałem je dzielić z młodszym bratem, o którym od dawna marzyłem. Chciałem okazać mu miłość i troskę, jaką zapewniali mi starsi bracia. Jego matka miała ponad 50 lat i nie mogła mieć dzieci. Po trzech związkach
nie miała ochoty na kolejny. Zamknęła się w sobie. Obawiała się, że nawet jeśli kogoś pozna, on również ją porzuci. Ojciec Maywesa zostawił żonę i dziecko, ale zabrał wszystkie pieniądze z konta. Waltruda Maywes musiała borykać się także z problemami finansowymi. Płakała często, bo nie wiedziała, jak mamy sobie radzić. Trzymała innych na dystans. Z nikim się nie przyjaźniła. Niemal przez cały dzień nie wychodziła z domu. Waltruda Maywes żyła w świecie własnych fantazji, w którym była panią rezydencji, a Armin jej paziem. Przebierali się w kostiumy z epoki średniowiecza. Dekorowali każdy z 36 pokoi w domu, który rzadko odwiedzali goście. Tu znajdowała się sypialnia matki. Teraz jest zaniedbana, ale przedtem panował tutaj idealny porządek. Waltruda była osobą o silnej, dominującej naturze. Przynajmniej tak mówił Maywes. Poddawał się jej kontroli, gdyż sam z natury był człowiekiem łagodnym. Zmuszała go do pewnych rzeczy, a Maywes się na to godził. Chciała dla niego jak najlepiej, ale kierowała jego życiem, żeby realizował jej marzenia. Młody Maywes również zanurzał się w świecie fantazji, w którym jedynym pocieszycielem był wymyślony brat. W okresie dojrzewania te fantazje nabrały seksualnego podtekstu. Wyimaginowany brat stał się obiektem pożądania, tematem fantazji homoseksualnej. Z biegiem czasu stawała się coraz bogatsza. Dodawałem kolejne elementy. Zawsze podobali mi się chłopcy. Wyobrażałem sobie, że są moimi braćmi. Chciał czuć łączącą ich więź, żeby stali się częścią jego samego. Doszedłem do wniosku, że aby tak się stało, muszę ich zjeść. Armin Maywes był typem samotnika. W okresie dojrzewania zakochiwał się jak inni chłopcy, ale miał kłopot z nawiązaniem normalnych relacji. Jego zauroczenia przeradzały się w potrzebę zjedzenia kogoś, aby zawsze był blisko. Wtedy Armin przestałby czuć dojmującą samotność. Nigdy nie rozważał działania wbrew czyjejś woli. Ten człowiek musiałby to zrobić świadomie. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Musiałby poświęcić życie, aby dalej istnieć jako cząstka mnie. Tak to postrzegałem. To był wyjątkowy przejaw fetyszyzmu, w którym poczucie bliskości oraz komfort psychiczny zapewnia bliski kontakt z fetyszem, którym w tym wypadku było ludzkie ciało. Najlepiej osoby, którą Maywes znał i lubił, a która świadomie się na to zgodziła. Jako nastolatek miał znajomych obu płci, ale nie potrafił się uwolnić od dominującej wizji, poćwiartowania i zjedzenia chłopca. To już graniczyło z psychozą. Dlatego podjął decyzję, która na pewien czas odmieniła jego życie. Wstąpił do wojska. Szybko awansował, a jego podkomendni mu zaufali. Po raz pierwszy w życiu został zaakceptowany przez większą grupę. Na dłuższy czas wyjechał z domu i uwolnił się od wpływu matki. Fantazje osłabły, a przez następne 10 lat Maywes rzadko o tym myślał.
Służba zajmowała mu cały wolny czas. Miał zbyt dużo obowiązków, żeby rozmyślać o swoich obsesjach na punkcie kanibalizmu. Jeszcze w wojsku zgłosił się do biura matrymonialnego i w ten sposób poznał kobietę o imieniu Petra. Zaczęli się spotykać, a Mavis nawet się oświadczył. Lecz związek nie trwał długo. Chciałem być z kobietą, ale nigdy nie spotkałem tej właściwej. Gdy zerwałem zaręczyny, pomyślałem, że nie jest mi to potrzebne do szczęścia. Nawet w dorosłym życiu Mavis nie potrafił uwolnić się od wpływu matki. Mieszkała w wielkim domu i marzyła o licznej rodzinie. Miała też własne wyobrażenia, jak powinna wyglądać i zachowywać się jej idealna synowa. Armin mówił, że wynajdywała najdrobniejsze wady w każdej kobiecie, którą jej przedstawiał. Pomimo wysiłków, Mavis nie zrobił kariery w armii. Po 12 latach wrócił w rodzinne strony, do matki. Po wypadku samochodowym w 1996 roku nigdy nie doszła do pełni zdrowia. Mavis musiał się nią zaopiekować. Rzadko wychodziłem z pokoju. Czekałem, aż mnie zawoła lub będzie stukała kulami o ścianę. Co 5 minut chciała zupy, albo herbaty, albo coś innego. To było straszne. Zmarła 3 lata później. W nocy miała atak serca, a dzień wcześniej skarżyła się na ból w ramieniu. Nie sądziłem, że to coś poważnego. Dałem jej aspirynę i przygotowałem śniadanie. Spytałem, czy chce jechać do lekarza. Powiedziała, że czuje się dobrze, więc pojechałem do pracy. Nie spodziewałem się, że umrze. Pod wieloma względami było mu teraz lżej. Uwolnił się od męczącej opieki nad matką oraz od jej dominacji. Mógł robić to, co chciał. Oznaczało to, że wreszcie mógł realizować swoje fantazje. Przez wiele lat nie rozmyślał o mrocznej stronie swojej osobowości. Gdy zmarła jego matka, nagle pozbawiony został wszelkiej odgórnej kontroli. Sam w wielkim domu mógł podejmować własne decyzje. Codziennie surfował w internecie, pozostając w kontakcie z przeszło 400 osobami, aktywnie działającymi w grupach o zainteresowaniach kanibalistycznych. W internecie wiodł drugie, potajemne życie. Po śmierci matki przeglądałem strony o fascynacji umieraniem. Przypadkiem trafiłem na czat dla osób zainteresowanych kanibalizmem. Myślałem, że piszą tam tylko o swoich fantazjach, ale znalazłem tam mnóstwo ogłoszeń. Pisali je ludzie, którzy byli gotowi dać się zjeść i szukali osób, które mogłyby im w tym pomóc. Wkrótce Mavis zaczął odpowiadać na anonse i kilkakrotnie umówił się z ich autorami. Najpierw spotkałem się z kucharzem. Odtwarzaliśmy scenki, w których ćwiertuję i pożeram jego ciało. Spotykaliśmy się w hotelach. Inny mężczyzna chciał, żebym oznaczył część jego ciała. Zapisywałem nazwy na kartkach papieru i przypinałem je igłami w odpowiednim miejscu. Był wtedy bardzo podniecony. Mavis opowiedział mi o ludziach, których poznał przed spotkaniem z Brandesem, ale także później.
Niektórzy z nich chcieli być opiekani jak na ruszcie, inni uderzani młotkiem i potem ćwiartowani. Żaden jednak nie spełniał oczekiwań Mayvesa. Żaden nie był gotowy na ostateczne poświęcenie. Aż pojawił się Brandes. Tak jak Mayves, Ben Brandes również miał przykre doświadczenia z przeszłości. Gdy miał 5 lat, jego matka odebrała sobie życie, a ojciec nigdy o tym nie mówił. Zerwał całkowicie kontakt z synem, gdy ten oznajmił, że jest gejem. Armin Mayves i Bernd Brandes mieli podobne dzieciństwo. Brakowało im akceptacji ze strony rodziców, poczucia, że są kochani tacy, jacy są, a nie tacy, jacy być powinni. Chodzi o zaufanie i akceptację. Brandes robił karierę w biznesie, ale miał swój mroczny sekret. Lubił mocne przygody seksualne. W 1995 roku nawiązał bliższy kontakt z Ginny Meff z berlińskiego dworca Zoo. Lubił ból i szukał takich przeżyć. Chciał, żebym go skrzywdził, zwłaszcza w rejonie genitaliów. Ale marzył o tym, żebym odgryzł mu członka. Powiedział, żebym wziął nóż i przyłożył mu do skóry. Zrobiłem to i trzymałem na członku. Bardzo się podniecił i błagał mnie, żebym go odciął. Bernd Brandes chciał poświęcić siebie, wszystko, co było dla niego cenne. Dla niego takim czynem była utrata genitaliów i reszty ciała. Pragnienie było tak silne, że fantazjowanie przestało mu wystarczać. Brandes oferował mi 10 tysięcy euro, a nawet więcej. Sprzęt komputerowy, samochód, wszystko, co miał w mieszkaniu, pod warunkiem, że mu utnę lub odgryzę członka. Powiedział, żebym wymienił sumę, a on ją zapłaci. Bernd Brandes. Odpowiedziałem na ogłoszenie, które Brandes umieścił w internecie. Nosiło tytuł Twój obiad. Deklarował, że jest gotów dać się zjeść i pomoże każdemu potrzebującemu. Dla Mayvesa Bernd Brandes był ofiarą idealną. Ich fantazje wzajemnie się uzupełniały. Brandes nie do końca wiedział, czego chce, ale jednego był pewien. Pragnął doznać maksymalnego cierpienia. Zawarli więc diaboliczny pakt, w wyniku którego jeden mężczyzna zginął, a drugi dokona żywota w więzieniu. Marca 2001 roku Bernd Brandes wsiadł do porannego pociągu na dworcu Zoo w Berlinie. Niedługo później Armin Mayves wyruszył w drogę z Rotenburga do Kassel. Pociąg przyjechał o 11:14. Czekałem na platformie. Wysiadł ubrany w ciemną koszulę, dżinsy, kurtkę i czapkę bejsbolową. W ręku niósł foliową reklamówkę. Na dworcu niewiele rozmawialiśmy. Wsiedliśmy do samochodu. Und im Wagen dann eingestiegen
Gdy wyjechaliśmy z miasta, od razu zaczął mnie dotykać. Po godzinie dojechali do Rotenburga. Wcześniej ustalili, że Maives będzie filmował wszystko, co się będzie działo. Gdy weszliśmy do domu, od razu zaczął się rozbierać w salonie. Jak powiedział, żebym mógł podziwiać swój obiad. Wszedł do domu z Brandesem przez korytarz do jadalni. Stamtąd do salonu i do oranżerii. Okna oranżerii wychodzą na ulicę. Wtedy jednak okiennice były zamknięte. Brandes zaczął się rozbierać. Wyglądał znakomicie. Miał sportową sylwetkę, tak jak sobie wyobrażałem. Był przystojnym mężczyzną. Weszli na piętro do pokoju, który nazywano rzeźnią. Tutaj doszło do zbrodni. Wchodzimy do tego pokoju. Na tym łóżku Brandes i Maives najpierw rozmawiali, a potem się rozebrali i spędzili trochę czasu na miłosnych igraszkach. Uprawialiśmy seks, ponieważ tego chciał, ale nie był zadowolony. Twierdził, że jestem zbyt delikatny, że nie sprawię mu takiego bólu, jakiego pragnął. Marzył o ostatecznym cierpieniu, które dla niego było równoznaczne ze zjedzeniem żywcem. Wtedy osiągnąłby rozkosz. Ponieważ Maives nie był gotowy, żeby zadać mu poważne rany, Brandes postanowił wrócić do Berlina. Na dworcu Maives zmienił jednak zdanie. W aptece kupili środki na sen oraz syrop na kaszel. Uznali, że to wystarcza, by oszołomić Brandesa na tyle, żeby pozwolił obciąć sobie penisa. Wrócili do tego strasznego domu. Widać hak w suficie, na którym wisiało potem ciało Brandesa. Te ślady wskazują, gdzie stały ława i stół, na którym Maives ćwiartował zwłoki. Około 6:15 albo 30 powiedział, że nie może już dłużej wytrzymać. Brandes poprosił, żeby obciąć mu członka. Pragnął osiągnąć możliwie najbardziej intensywny orgazm. Chciał, żeby ktoś obciął mu członka, a potem poćwiartował jego ciało. Omówiliśmy wcześniej plan działania. Bernd chciał, żeby sfilmować wszystko, włącznie z samym zabiegiem amputacji. Nie udało się, bo nóż był zbyt tępy. Maives przyniósł inny. Potem poszło już łatwo. Wystarczyło kilka sekund. Brandes zaczął krzyczeć, ale trwało to raptem pół minuty. Potem powiedział, że musi na chwilę usiąść, bo pociemniało mu przed oczami. Nie czuł już bólu i sam był tym zdziwiony i trochę rozczarowany. Chciał doświadczyć bólu tak dojmującego, że doprowadziłby do jego śmierci.
Po ucięciu członka krzyknął i odskoczył w tył. Patrzył, jak tryska krew, a po pół minucie uspokoił się i powiedział, że już go nie boli. Nie czuł bólu. Powiedział nawet, że uwolnił się od niego. Strasznie to brzmi, ale z zadowoleniem patrzył na tryskającą krew. Powiedział, żebym przeciął członka na pół. Zrobiłem to i zaniosłem do kuchni. Najpierw umyłem obie części dokładnie i zblanszowałem. Zamarynowałem w soli, pieprzu i sproszkowanym czosnku, po czym wrzuciłem na patelnię. Mięso było zbyt świeże i skurczyło się w wysokiej temperaturze. Nie nadawało się do jedzenia. Spieszyłem się, ponieważ byłem przekonany, że Brandes straci przytomność z powodu szoku i utraty krwi. Był jednak przytomny i nawet próbował skosztować kawałek, ale też był rozczarowany jakością. Około 9 wieczorem Brandes zaczął trząść się z zimna. Mayves naszykował mu gorącą kąpiel. Leżał na łóżku, czytając książkę, i czekał, aż Brandes się wykrwawi. Wszedł do wanny i z radością obserwował, jak krew tryska z rany. Zawołał mnie po 2 godzinach. Trudno w to uwierzyć, ale był zadowolony, że leży we własnej krwi. Co jakiś czas dolewał wody. Potem znów mnie zawołał. Chciał wyjść z wanny, ale stracił przytomność i przewrócił się na podłogę. Mayves zaniósł go na piętro. Przez następne kilka godzin Brandes co jakiś czas tracił przytomność. Tuż przed śmiercią, leżąc i patrząc w sufit, Brandes uświadomił sobie, że wcale nie tego chciał. Umierał samotny i nieszczęśliwy. Po 2 nad ranem usłyszałem łomot. Próbował wstać z łóżka. Przewrócił się i nie odzyskał już przytomności. Wahałem się bardzo długo. Modliłem się, pocałowałem go w usta. Na filmie widać, że wziąłem do ręki nóż, a potem go odłożyłem. Pocałowałem Bernta, wziąłem nóż i znów go odłożyłem. Modliłem się, bo nie wiedziałem, co robić. Do kogo się modlić? Do Boga? Czy szatana? Prosiłem Boga o przebaczenie. Chwyciłem mocno nóż i po długiej chwili wahania podciąłem mu gardło. Mayves z wielkim trudem rozmawiał o morderstwie. Wcale nie tego pragnął.
Było mu trudno wziąć nóż i zabić drugiego człowieka. Zupełnie inaczej się zachowywał, gdy mówił o ćwiartowaniu i przyrządzaniu posiłków. Mayves wiedział, co robić. W internecie wyszukiwał informacje na temat ćwiartowania zwłok. Do tej chwili przygotowywał się przez większość życia. Po śmierci Brandesa odciąłem mu głowę. Ciało powiesiłem na haku pod sufitem. Wyjąłem narządy wewnętrzne i przepołowiłem je. Obie połówki obmyłem wrzątkiem. W tej zamrażarce znajdowały się kawałki ciała Brandesa. Mayves przechowywał je zamrożone i wyjmował, gdy miał ochotę je zjeść. Widać ślady po nawiercaniu przez policję. Kawałki ciała były dobrze zachowane. Leżały tutaj, w kuchni. Trzymał je w zamrażarce pod podwójnym dnem, żeby nie widać ich było na pierwszy rzut oka. Wyżej leżały kawałki wołowiny i wieprzowiny, a pod spodem fragmenty ciała Brandesa. Kuchnia wygląda tak jak wtedy. Jest kuchenka, na której Mayves przyrządzał normalne posiłki, a także gotował kawałki Brandesa. Szykował je jak normalny posiłek w kuchni. Panował w niej idealny porządek, czego może teraz nie widać. Tu stoi kuchenka, a obok zlew. Przy tym stole Mayves spożywał posiłki. Z kredensu wyciągał najlepszą zastawę. Zapalał świece, nalewał sobie kieliszek wina i spożywał ciało Brandesa. Za pierwszym razem to była wyjątkowa okazja. Zapaliłem świece, wziąłem najlepszą zastawę. Usmażyłem sobie kawałek rumsztyka z ziemniakami i brukselką. Potem zasiadłem do stołu. Pierwszy kęs był dziwny w smaku. Nie potrafię tego opisać. Marzyłem o tym od 30 lat. I wreszcie poczułem, że jestem bardzo blisko, intymnie z nim związany. Ciało ludzkie smakuje jak wieprzowina, ale jest bardziej sycące. Myślę, że mało kto zorientowałby się w różnicy. Było pyszne. Dwa dni później partner Brandesa zgłosił jego zaginięcie. Mężczyzna wykasował wszystkie pliki z pamięci komputera. Nie było śladu jego znajomości z Mayvesem. On sam jednak nie zachował ostrożności. Nadal surfował w internecie i szukał następnej ofiary. We'll be right back.
marcu 2001 roku Armin Meiwes zabił Bernda Brandesa, informatyka z Berlina. W ciągu następnych miesięcy zjadł ponad 20 kg mięsa z jego ciała. Nie zdławił jednak swoich fantazji o zjedzeniu człowieka. Szukał więc przez internet następnego chętnego. Pewien student z Austrii spytał go, ilu chłopców już zabił. Meiwes odparł, że ma pewne doświadczenie i na pewno on nie będzie pierwszy. Student zawiadomił policję. 5 miesięcy później przeprowadzono rewizję w domu Meiwesa w Rotenburgu. Policjantów było 6. Zajrzeli do zamrażarki. Policjantka spytała Meiwesa, co w niej trzyma. Odparł, że wołowiny i wieprzowiny. Policjantka spojrzała na niego i powiedziała, że to nie wygląda jak normalne mięso. Policjanci wzięli kilka zamrożonych kawałków do analizy w laboratorium. Zabezpieczono też inne potencjalne dowody. Komputer Meiwesa, kamerę wideo oraz kilka taśm. Oraz 3 noże, siekierkę, a także rzeźnicki fartuch. Odkrycie szokującej prawdy było tylko kwestią czasu. Tego samego dnia Meiwes zadzwonił do prawnika, Haralda Elmera. Spytał, czy zgodzę się bronić go przed sądem. Odparłem, że nie musi nawet pytać i spytałem, o co chodzi. Sprawa jest poważna. Meiwes nie był neonazistą i nie sądziłem, żeby mógł zrobić coś strasznego. Zgodziłem się i zaproponowałem, żeby opowiedział wszystko w kancelarii. Spytał, czy zmienię decyzję w sprawie o morderstwo. Zapytałem, co zrobił. Zabiłem człowieka. Spytałem, gdzie trzymał zwłoki. W zamrażarce. Zabiłem człowieka, poćwiartowałem go i część zjadłem. Tak wyglądała nasza pierwsza rozmowa. Sprawa szybko trafiła na pierwsze strony gazet. Dla niego zjadanie ludzkiego ciała było równoznaczne z komunią świętą. Niewielki Rotenburg wydawał się mało prawdopodobnym miejscem tak niecodziennej zbrodni. Uprzedziłem go, żeby przygotował się na szaleństwo w mediach, że nikt nie będzie chciał go zrozumieć, żeby się na to przygotował. Ale on był tego świadomy. Niemiecki wymiar sprawiedliwości miał duży kłopot, ponieważ kanibalizm nie był aktem karalnym. Brandes, co wyraźnie widać na filmie, wyraził zgodę. Z tego powodu Meiwes został skazany za zabójstwo na karę 8,5 roku więzienia. Prokurator odwołał się od wyroku i w drugim procesie Meiwes został skazany za zabójstwo z premedytacją. Kluczowym dowodem był film, który wyraźnie ukazywał, że Brandes żył, gdy Meiwes podciął mu gardło. Jedynie 19 minut z trwającego 4 godziny nagrania zostało pokazane w sądzie. Ludzie reagowali obrzydzeniem. Niektórzy musieli się potem leczyć. Nie chodziło wcale o ćwiartowanie zwłok, lecz o ogólny wydźwięk filmu. Przedstawia on człowieka umierającego w męczarniach, w niewyobrażalnym cierpieniu. Trudno ocenić, czy Meiwes ma wyrzuty sumienia. To zbyt mocne określenie. Uświadamia sobie, że postąpił źle,
ale nie sądzę, żeby żałował poćwiartowania i zjedzenia ciała Brandesa. Na pewno żałuje, że go zabił. Nie wiadomo, czy którykolwiek z nich zrealizował swoją fantazję. Jeden o zjedzeniu drugiego człowieka, drugi o byciu pożeranym żywcem. These two men had a contract. Zawarli umowę. Brandes chciał, żeby Maivis odciął mu członka, ale on wcale tego nie pragnął, ani tym bardziej zabicia Brandesa. The killing was not part of Maivis' fantasies as well, but of course it was. Chciał tylko zjeść kawałek ludzkiego ciała. Dla obu musiało to być duże rozczarowanie. Nie chcę o tym myśleć. Wspominam miłe chwile z nim spędzone. Takim chcę go zapamiętać. Wiem, że postąpiłem źle. Że to nie mogło się dobrze skończyć. Takich fantazji nie można realizować. Wszystko, o czym marzyłem, powinno pozostać tylko w sferze fantazji. Myślałem, że to, co zrobiłem, będzie czymś więcej. Dzisiaj wiem, że bardzo się myliłem. Tekst Szymon Gwiazda. Czytali Andrzej Leszczyński i Daniel Załuski.